Żona dla taty. Odcinek 122. Występują Nie ma pan prawa odbierać mi córki. Uspokój się. Ona powinna być ze mną, ze swoją matką. Ona mnie kocha, potrzebuje. Proszę się uspokoić, albo każę panią wyprowadzić. Mam być spokojna? Odbieracie mi prawo opieki nad córką i chcecie, żebym zachowała spokój? Zamknij się. Nie byłaś w stanie powstrzymać tego łajdaka, człowieka, który jest chory z nienawiści. To dlatego zabiera mi córkę. Uspokój się. Nienawidzę cię. A wiesz czemu? Bo jesteś nieodpowiedzialna. Nieprawda. Wsiadłaś pijana na motor, nie bacząc, że wieziesz córkę. Proszę uspokoić klientów. Jesteśmy w sądzie. Prowadziłaś motor po pijaku. Kto panu dał prawo decydowania o losie mojej córki? Nawet jej pan nie zna. Jakim prawem pan to robi? Katalino, kocham moją córkę od dnia jej narodzin. Oddałam ją, bo nie mogłam się nią zająć. Teraz jestem na to gotowa. Proszę mi wierzyć, wysoki sądzie. Proszę porozmawiać z jej ojcem. On jest jej prawnym opiekunem. Ten człowiek jest przepełniony nienawiścią. Nie zechce mnie wysłuchać. Jest pan sędzią. Musi pan mnie wysłuchać. Pewnie ma pan żonę i dzieci. Proszę jej zapytać, co jest dla niej najważniejsze. Niech jej pan powie, że odebrał mi córkę. Proszę ją zapytać, czy dobrze pan postąpił. Zamykam sprawę. Jestem gotowa do opieki nad córką. Zmieniłam się pod jej wpływem. Proszę mi jej nie odbierać. Przysięgam, że się zmieniłam. Nie odbierajcie mi jej. Jesteś zadowolony? Spełniła się twoja zemsta. Nie jestem, Katalino. Będę szczęśliwy w dniu, gdy córka o tobie zapomni. Kolomba? Powiedz Alicji, że ją kocham i że wkrótce się spotkamy. Prędzej umrę, niż dam się z nią rozdzielić. Proszę, przekażę jej. Kolomba? Ale tylko pierwszą część. Druga mogłaby ją zaboleć. Dbaj o nią. Bądź spokojny. Zaopiekuję się nią. Kolomba? Idziemy. Dbaj o nią. Vini, widziałaś Filo? Nie. Wiem tylko, że prosiła Marię o suknię. To kolejny plakat. Suknię? Tak. Powiedziała, że ma być elegancka. Weźcie to. Macie je rozwiesić, gdzie tylko się da. Ludzie muszą rozpoznawać moją twarz. Musimy się spieszyć. To ważne, żeby oni wiedzieli, kim jestem. Dziś rozpoczynamy oficjalnie moją kampanię wyborczą. Trini? Nie wiesz, po co jej sukienka? Chodzi o jakiś ślub. Gabo i Maka też tam będą. Teraz wszystko rozumiem.
O co chodzi? Nie dam się nabić w butelkę. Masz. Frezia, co się stało? Jak to zrobiłeś? Nie było łatwo, ale udało się. Zrobiłem to dla ciebie. Dziękuję, synku. Nie ma za co, mamo. Te wariatki myślały, że wygrają ze mną. Jeśli chodzi o nagrodę, to pamiętaj, połowa dla mnie. Przecież wiesz, że zawsze dotrzymuję słowa. Na pewno? Jasne. Doskonale. Filo? Co wy tak szepczecie na boku? Jak to matka z synem. Nareszcie. Dzień dobry. Witamy. Proszę usiąść. Rozumiem, że jesteście młodą parą. Zgadza się. Świadkowie są? Tak. Dzień dobry. Proszę państwa młodych o dokumenty. Świadkowie też? Oczywiście. Rozumiem. Obu świadków. Co u ciebie? Dobrze. A u ciebie też. Usiądź. Jestem bardzo ciekawy, jak idzie kampania Trini. Jaka jest reakcja ludzi? Właśnie zaczęłyśmy rozwieszać plakaty. Trini biega jak oszalała. Jest wspaniała. Chętnie się z nią zobaczę. Pójdziemy? Zaczekaj. Co jest? Ostatnio... Sporo myślałam. Chodzi o to, że wciąż jeździsz w te i z powrotem z winni. Mam tam pracę. Są też bliźnięta. Wiem, nie mam wyjścia. Masz rację. Chodzi o to, że nic mnie tu nie trzyma. To znaczy? Mogę sprzedawać ubrania gdziekolwiek. Pomyślałam, że jeśli nie masz nic przeciwko temu, jeśli chcesz, mogę. Wiesz, że tak. Naprawdę? Byłbym szczęśliwy, gdybyś ty i Bea zamieszkały ze mną w winni. Naprawdę? Brakuje mi ciebie, a mnie ciebie. Pocałuj mnie. Kocham cię. Ja też cię kocham. Nie. Stary. Ta kobieta jest oszustką. Przykro mi, moje drogie. Maximo i ja właśnie się pobraliśmy. Powinniście wziąć z niej przykład. Zamknij się, młokosie. Nikt nie pyta cię o zdanie. Więcej szacunku dla mojego męża. Chłopa jednak, to małżeństwo się nie liczy. Amparo, przestań. To fałszerstwo. Nieprawda. Przestańcie. Zwyciężczynią została Filomena. Podła oszustka. Musicie obejść się smakiem. Nie wiem, o co tu chodzi, ale wszystkiego najlepszego, Filo. Drogi pamiętniku, ostatnio nie miałam okazji widzieć się z mamą. Na szczęście Kata, Blanka i ja wymyśliłyśmy zabawę. Każda czyta pamiętnik drugiej. Tylko w ten sposób będziemy miały ze sobą kontakt. Dzikie przyjaciółki muszą trzymać się razem. Dziś byłam u lekarza z Kolumbą.
Mogłam zobaczyć braciszka w jej brzuszku. Wyobrażałam sobie siebie, jak pływam w brzuszku katy. Ponieważ ona jest szalona, pewnie strasznie się wierciłam. Zostało mi to do dziś. Cześć, Alvaro. Wszystko dobrze? Po co mnie wezwałeś? Musisz stawić się w sądzie i złożyć zeznania. Nie boję się. Zachowaj spokój i bądź stanowczy. Odtąd te kobiety zniknęły z mojego życia i jestem spokojny. Nie boję się niczego. Catalina Rivera jest kobietą rozchwianą emocjonalnie. Żyłem z nią przez rok. Wiem, że przechodzi w jednej chwili z euforii w stan przygnębienia. Rozumiem, że chodzi o podwójną osobowość. Można to tak nazwać. Sądzi pan, że potrzebna jest jej pomoc psychiatryczna? Proszę odpowiedzieć, tak czy nie? Myślę, że tak. To alkoholik. Nie ma hamulców. Proszę kontynuować. Powiedział córce, że jestem jej matką. Był zazdrosny. Proszę jaśniej. Ricardo Montes powiedział 9-letniej dziewczynce, że ją porzuciłam. Zgadza się. Zdradziłem żonę. Przechodzimy trudny okres. To wystarczy, dziękuję. Próbuję wytłumaczyć. Wysoki sądzie. Ten człowiek mówi o rodzinie, podczas gdy był niewierny własnej żonie. Kocham swoją żonę. Nie pytam o to. To bez znaczenia. Byliśmy z Kolombą szczęśliwi, dopóki nie pojawiła się ta kobieta. Wyrzucił panią z domu w ciąży? Nie wiedział, że jestem w ciąży. Gdyby wiedział, nie zrobiłby tego. Był pijany? Ricardo nie pije od miesięcy. Jest bardzo szczęśliwy z tego powodu. Proszę odpowiedzieć. Wyrzucił panią 5 miesięcy po ślubie? Proszę odpowiedzieć. Tak. Dziękuję. Zgadza się. W hotelu. Jestem pewna, że nikt nas nie widział. Może była pani zbyt pijana, by zauważyć? Sprzeciw. Drogi pamiętniku, Kolomba powiedziała, że sędzia jest bardzo dociekliwy. Biedak nie wie, że dzikie przyjaciółki zawsze trzymają się razem. Zamierzamy się pobrać. Tego pan nie wie. Już raz zostawiła pana na lodzie. To było na skutek tego, że pański klient wyznał córce prawdę. Straciła głowę. Mam rozumieć, że był to powód spędzenia z nim nocy? Jest pan bardzo wyrozumiałym człowiekiem, doktorze. Proszę wybaczyć, wysoki sądzie. Zostałem wezwany w sprawie Alicji. Moje życie prywatne nie ma z tym nic wspólnego. Chcemy ustalić stan psychiczny matki i warunki, w których dziecko ma zamieszkać. Drogi pamiętniku, nie mogę zbliżać się do Katy, a więc wymyśliłyśmy pewien sposób. To taki język znaków na odległość. Mamo.
Nie. Spryciara. Jestem gotowa. Kocham cię, mamo. Muszę już iść. Kocham cię. Zobaczymy się jutro. Pa, kochanie. Kocham cię. Najpierw oszukał pan córkę w sprawie jej matki. Potem wyznał jej prawdę bez wsparcia psychiatry? Moja córka nie potrzebuje psychiatry. Jest mądrzejsza i dojrzalsza od pana. Oddałam córkę, bo porzuciła ją. Oddałam, bo nie byłam w stanie zająć się nią. Teraz pani ją porzuciła. To nie ma nic wspólnego z adopcją. Sprzeciw. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Katalina dojrzała i wydorosiała. Bez względu na to, co twierdzi Ricardo, wiem, że Alicja i Katalina bardzo się kochają. To miłość pełna zrozumienia i szacunku. Jest pani nosicielem wirusa HIV. Wypadek nastąpił na skutek depresji pani córki, która była akurat z pani wnuczką. Co to ma do rzeczy? Dziewięciolatka nie powinna być informowana o historii pani choroby. Widzę, że jest pan ignorantem. Spokojnie, proszę pani. Gdyby nie miała, pewnie już bym nie żyła. Co ten dupek może o tym wiedzieć? Wysoki sądzie, proszę wybaczyć. Wszystko w porządku? Oczywiście. Z niecierpliwością oczekujemy naszego pierwszego wnuka. Adonis. Dzień dobry. Co u ciebie? Między nami zgoda? Owszem. Co to za samochód? Mojej narzeczonej. Praktycznie biorąc, jest mój. Lolita, jesteś gotowa? Pojedziemy sprawdzić wyniki Trini. Podobno będzie pyszna wyżerka. Pa, Henaro. Bawcie się dobrze. Cześć, Olgo. Nie sądzisz, że Adonis trochę przytył? To pewnie przez ten samochód. Daj spokój. To przez stres. Sprawa w sądzie, mój jutrzejszy ślub. Jestem bardzo spięta. Nie mogę spać. Boli mnie głowa. Wciąż mam zawroty głowy. Flavio? Obawiam się, że to nie jest ta przyczyna. Nie rozumiem. Jesteś w ciąży. Będziesz znowu matką. Otwarte. Cześć. Witaj. Napijesz się czegoś? Nie. Wszystko w porządku? Niestety nie. Jest już wyrok? Została jeszcze jedna sprawa. Jaka? Sędzia chce przesłuchać Alicję. Katalina uparła się, że ona chce z nią mieszkać i prosiłaby wezwać ją przed sąd. To niemożliwe. Sędzia chce wysłuchać jej zeznań. Jej oświadczenie może być decydujące. Moja córka nie przyjdzie do sądu. Musi. Nic na to nie poradzisz. To niemożliwe. Nie mogę być matką. Co ty mówisz? Jesteś jeszcze młoda. Nie mogę znów być matką. Zrozum. Katalino, powinnaś się cieszyć. Zrozum mnie. Zakazano mi widywać się z córką.
Nie mogę się nią opiekować. Całymi dniami płaczę z tego powodu. Tęsknię za nią. Być może już nigdy jej nie zobaczę. Nie potrafię być szczęśliwa. Nie chcę kolejnego dziecka. Katalino, nie jesteś sama. Masz Blankę. Jutro wychodzisz za Greco. Jestem pewien, że będzie zachwycony tą wiadomością. Już to przerabiałam. Miałam córkę, którą musiałam oddać. Zapomnij, Flavio. Ledwo radzę sobie z jednym dzieckiem, a co dopiero z dwójką. Katalino, wybacz. Co jest? Sędzia chce przesłuchać Alicję. Nie zgadzam się. Dorosły źle się czuje w sądzie, a co dopiero dziecko. Wiem, na szczęście dzieci są traktowane inaczej. Chyba nie myślisz, że w to uwierzę. W sądzie chcą nas tylko pognębić i zniszczyć. Ricardo, chciałeś wojny, więc musisz teraz ponieść konsekwencje. Więc to moja wina. Po części tak. Chcesz czy nie, musisz poddać się regułom tej gry. Ricky, jutro jest ślub Katy. Przekonaj sędziego, by pozwolił mi tam pójść. Kochanie, nie przeszkadzaj. Mamy coś ważnego do omówienia. Moja mama bierze ślub. Muszę na nim być. Nie pójdziesz na ten ślub. Całą awanturę rozpętali dorośli. Mała jest niewinna. Ona jest bardziej dojrzała niż my. Wiem. To nie powód, by stawała przed sądem. Tylko w ten sposób odzyska prawo widywania matki. Wyobrażasz sobie Alicję zeznającą przed sędzią? Oczywiście. Uważam, że najgorszy byłby zakaz spotykania się z własną matką. Alicja jest naszą ostatnią szansą. Od jej zeznań zależy, czy będzie mogła widywać Katalinę. Do zobaczenia, Ricardo. Cześć, Colomba. Ten sędzia to stary nudziarz. To nie jego sprawa, że chce iść na ślub mamy. Wydał postanowienie, że nie możesz być bliżej Kataliny niż 500 metrów. Nic na to nie poradzisz. Chcę ją zobaczyć w ślubnej sukni. Poza tym chcę ją przytulić. Mogę się do niej nie odzywać, ale na ślub pójdę. To moja mama. Sędzia chce cię chronić. Gdyby tak było, nie rozdzielałby mnie z mamą. Ma zeznawać w sądzie, a martwi ją tylko ślub Kataliny. O co ci właściwie chodzi? Boisz się, że Alicja powie, że nie chce z tobą mieszkać? Tak sądzisz? Wybacz, że to mówię. Rozdzielając ją z Kataliną, doprowadzisz do tego, że Alicja oddali się od ciebie. Nieważne, co powie sędzia. Ona wie, że chcesz ją rozdzielić z matką. Jedzcie, kanapki są pyszne. Zaczekaj, aż przyjdzie Ursula. Odłóż je na bok. Daj spokój. Niech mama już wróci. Stęskniłem się za nią. Mi też jej brakuje. Ciekawe, jak wygląda. Na pewno ładnie. Pisałam do niej codziennie. Naprawdę? Nie wiecie, czy kogoś ma? Nie. Na pewno? Przecież byśmy ci powiedzieli. Z tymi Hiszpanami nigdy nie wiadomo. Nic ci nie mówiła? Nie. Powiedz prawdę. Myślisz, że mama tęskniła za mną? Oczywiście, kochanie. Tak samo jak my wszyscy tęskniliśmy za nią. Witaj, kochanie. Dzwoniłem do ciebie. Jestem teraz z Javierem. Czekamy na powrót Ursuli. Gdy będziesz w domu, zadzwoń do mnie. Na razie. Jak widzisz, dotrzymaliśmy słowa i przyszliśmy. Dziękuję. Cześć. Wstałem z samego rana, by zagłosować. Zwłaszcza, że po południu robi się upał.
Usiądź, człowieku. Rozgość się. Dziękuję. Chodź, Valentin. Cieszę się, że spotykasz się z moją siostrą. Zawsze byłem w niej zakochany. Tylko żadnych głupstw. Oczywiście. Proszę. My się po prostu kochamy. Miłość. Na nią nie ma lekarstwa. Powiedz, jak się czujesz? Trochę zmęczona, ale dobrze. To normalne. A Ricardo? Wyszedł. Pewnie wkrótce wróci. Jesteśmy źli na Olgę. Głosowała na Akunię, by zrobić na złość Loli. Co ty mówisz? Głosowałam za Akunią, bo podoba mi się jego program. A Lola nie dorasta mi do pięt. Daj spokój, ciociu. Nikt nie wierzy w to, że Lola jest ci obojętna. Przestań, córeczko. Jesteś niemiła. Musimy porozmawiać. Przywitaj się. Cześć. Z każdym dniem jesteś coraz większa. Ciociu, zostaw ją. Biedna dziewczynka. Zostaw ją w spokoju. Mogę? Oczywiście. Co jest, kochanie? Ktoś chce się z tobą zobaczyć. Ze mną? Tak. Kto? Catalino, nie możesz tu przychodzić. Musimy porozmawiać. Jeśli Ricardo dowie się, że tu przyszłaś, rozpęta się awantura. Odejdź, proszę. Kolumba, jestem w ciąży. Alicia jest bardzo silna. Skoro jednak ma zeznawać w sądzie, musimy ją wspierać. Wiem, że masz wątpliwości, Matilde. Zadbam, żeby potraktowano ją łagodnie. Obiecuję. Catalina! Gdzie Catalina? Masz tupet. Muszę porozmawiać z twoją córką. Nie ma jej. To pewnie twój pomysł, żeby moja córka stanęła przed sądem. Nie zamierzam z tobą rozmawiać. Mówię do ciebie. Opanuj się. Zamknij się. Co chcesz zrobić? Przesłuchiwać ją tak, jak zrobiłaś to ze mną? Na szczęście Alicia jest mądrą dziewczynką, w przeciwieństwie do ciebie. Matilde, przemów im do rozumu. Proszę. Proszę was, przestańcie się kłócić. Przykro mi, Ricardo. Alicia musi jutro stanąć przed sądem. To wspaniała wiadomość. Greco jest pewnie szczęśliwy. On nie wie. Nie wie? Jutro macie się pobrać i on nic nie wie? Catalina, co się dzieje? Nie chcę, żeby wiedział. Boję się, Kolumba. Nie wiem, co robić. Chcesz znów uciekać? Waham się. Czuję ten sam strach, co 10 lat temu, gdy byłam w ciąży z Alicją. Wtedy zwalałam winę na Rickiego za nasze rozstanie. Teraz wiem, że to ja byłam winna. Czuję strach, tak jak wtedy. Problem tkwi we mnie. Co zamierzasz? Porzucisz Greco? Alicję? Jesteś silną kobietą. Przetrzymałaś rozstanie z Ricardem. Całymi latami byłaś z dala od córki. Drugie dziecko będzie dla ciebie wybawieniem. Udowodniłaś całemu światu, że jesteś silna. Nie jesteś sama. Masz teraz Greco.
Ciesz się tym dzieckiem. Zrób to, czego nie zrobiłaś dla Alicji. Przejdźmy teraz do wyników lokalnych wyborów. Zdaje się, że w jednym z okręgów szykuje się spora niespodzianka. Trinidad San Martín uzyskała 43% głosów. To świetny wynik jak na niezależną kandydatkę. Andrés Acuña, 44% głosów. Wspaniale, udało się. Chwileczkę. Maka? Co on powiedział? Ile głosów? Przegrałaś, mamo. Powiedziałam Juli, że nie chcę, by Alicja zeznawała. Decyzja nie należy do ciebie. Sędzia chce wysłuchać Alicji. Chce znać jej opinię. Na szczęście obie wiemy, że ona chce mieszkać z tobą. Spójrz na mnie. Może po jej zeznaniach dadzą ci prawo do opieki nad nią albo prawo widywania. Sama nie wiem. Zrozum, Kata. Teraz nie możemy się wycofać. Muszę iść do Trini. Pamiętaj, jeśli Alicja nie będzie zeznawać, możesz ją stracić. Myślę, że Ricardo ma rację. Nie będę w to mieszać Alicji. Przyjmę decyzję sądu z pokorą. Nie wiem, co ja tu jeszcze robię. Przypominam ci, że jutro wychodzisz za gór. Wiem. Po co ci ten plecak? Robię porządki w swoich rzeczach. Spokojnie. Zaraz powinna tu być. Nie chciałabym po nią wyjechać. Tato, co? Już jest. Przyjechała? Schowajmy się. Jestem. Niespodzianka. Witajcie, dziewczynki. Ale urosłaś. Cześć, Antonio. Spójrzcie. Chcę wam przedstawić swojego przyjaciela. To Paco. Miło mi. Cześć. Colomba? Co tu robisz? Musimy porozmawiać. Właśnie przyjechali moi rodzice. Naprawdę? Miałem zawieźć ich do hotelu, więc witam. Widzę, że jesteś w ciąży. Mam nadzieję, że tym razem nie uciekniesz. Nie. Nareszcie jesteś. Greco cały czas wydzwania do ciebie. Mamo, zamknij się. Już raz wystawiła nas wszystkich do wiatru. Musi wysłuchać, co mam jej do powiedzenia. Mamo, to nie jest Katalina. To moja znajoma. Co? Koleżanka. Mogłeś powiedzieć, nie zdążyłem. Ciągle wprowadzasz mnie w zakłopotanie. Witaj, moja droga. Dzień dobry. Załóż maseczkę. Jesteś w ciąży. Macie tu paskudne powietrze. Idźcie do samochodu. Muszę chwilę porozmawiać z Kolumbą. Zaraz do was przyjdę. Do zobaczenia. Do widzenia. Zobaczymy się na ślubie. Jasne.
jeśli do niego dojdzie. Koniecznie załóż maseczkę. Idźcie już. Są bardzo mili. Owszem. Co chciałaś powiedzieć? Wybacz, że się wtrącam. Katalina potrzebuje twojej pomocy. O co chodzi? Boję się, że ona ucieknie. Nie rozumiem. Musisz z nią porozmawiać. To bardzo ważne. Powstrzymaj ją od ucieczki. Ma na imię Paco? Zdrobnienie od Francisco. Nieważne, jak ma na imię. To rodzinne spotkanie. Czekaliśmy na jej powrót od miesięcy. Mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Proszę się uspokoić. Zamknij się, Paco. Antonio, masz się stąd wynosić. Wyrażam się jasno? Wracaj do Hiszpanii. Tam szukaj przygód. Moją żonę zostaw w spokoju. Przepraszam, Paco. Żegnam. Zadzwonię do ciebie. Wynocha. Dziękuję. Cześć, Paco. Oszalałeś? To mój kolega ze studiów. Tacy są najgorsi. Słusznie, tato. Dobrze ich znam. Zrozumiałam wreszcie, jaki mam cel w życiu. Chcę poświęcić się dla dobra wszystkich ludzi. Mogę coś powiedzieć? Leonardo? Twój stary zawsze musi wtrącić swoje 3 grosze. Odczep się, Gabo. Zawsze taki był. Proszę was. Proszę. Wynocha, spokojnie. Pozwólcie mi powiedzieć. Uspokójcie się. Jak wiecie, nie głosowałem na Trini. Zdrajca. Przykro mi, ale głosowałem za Acuña. Wiedzcie, że zrobiłbym to ponownie. Proszę o spokój. Dajcie mu mówić. Mimo to uważam, że Trinidad jest najlepszą kandydatką na burmistrza. Brawo! Jest przyszłością polityki w Chile. Brawo, Trini! Wiem, że spotkało mnie niebywałe szczęście. Ona jest jak główna wygrana na loterii. Ostrzegam, że nie zamierzam się dzielić nagrodą. Będziecie musieli pogodzić się z przegraną w wyborach na burmistrza. Chociaż wierzę, że to idealna osoba na to stanowisko. Mimo to mam nadzieję, że ja z kolei odzyskam żonę. Y esto se los quiero decir delante de todos ustedes. Ustedes van a perder una alcaldesa, pero yo espero poder recuperar a mi mujer. Rini, nie wybaczaj mu. On cię zdradził. To zły mąż. Ja... Zawsze możecie na mnie liczyć. Wiele się nauczyłem przez tych kilka miesięcy. Wszystko dzięki moim przyjaciółkom, takim jak Blanka. Ona bardzo mi pomogła. Dzięki niej odzyskałam wiarę w siebie. Poznałam drogę, którą powinnam kroczyć. Nie zamierzam z niej zbaczać. Początki zawsze są trudne. Moja rodzina nie zrozumiała mnie. Uważam, że naszym celem jest walczyć z męskim szowinizmem w Chile. Będę z wami szczera. To nie jest takie łatwe. Nie jestem tak twardą kobietą, jak sądzicie.
Chcę, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi. Kocham mojego męża i rodzinę. Nie chcę stracić moich dzieci. Jednak nadal będę walczyć o dobro całej naszej społeczności. Nie zrezygnuję z rodziny. Tak jak nie zrezygnuję z moich ideałów. Zawsze będę po waszej stronie. Przyznaję jednak, że liczą się przede wszystkim dzieci i kocham swojego męża. Amo profundamente a mi marido. No me va a perder, pero mi marido tampoco. Bravo. Catrala. Avisaron que tu vestido estaba listo. Twoja suknia jest gotowa. Catalina? Catalina? Amparo. Amparo? Amparo, ven. Sí, señora Matilde. Słucham. Gdzie Catalina? Przed chwilą wyszła z plecakiem. Coś się stało? Wyszła? Co się tu dzieje? Nie mam co założyć na ślub Katy. Już ci mówiłem, że sędzia zabronił ci iść. Przestańmy się oszukiwać. To ty nie chcesz, żebym poszła na ślub mamy. Alicio, pójdę na ślub mamy. Nigdzie nie pójdziesz. Nie pytam cię o zgodę. Informuję cię. Pójdę na ślub mojej mamy tak czy siak. Wersja polska, Studio Company Warszawa. Tekst Michał Maroda. Czytał Jacek Sobieszczański.